Ludologia. Ludologia. Dlaczego Zajw jest w swoim teamie, nie moim? To jest mój moderator. Ale będzie drama w takim razie, ty na Zajfa. No. Hejtujesz tyle gier, czasem słusznie nie powiem, ale W3 serio? Czemu A ty byś napisał hejtujesz przez CH. Ej, dobra, Kłewę wybiera game mody. Aha, bo to tak działa, zapomniałem, że czerwony. Jest na pierwszym slocie. Nie, fakt. No. Dobra, to akurat... O co Dixie chodzi? Rozwiąż. Nie, Dixie, nie będę z tobą rozmawiał w taki sposób. Ej, tylko chłopaki, ja nie wiem, jak się gra w Castle Fight, to wiecie? To wybierasz jakąś rasę. No. Masz tam dwie strony, musisz to zrandomizować. No. I stawiasz budynki. I jest fajnie. Where shall my blood be spilled? Ale gdzie chcę stawiać budynki? Generalnie są dwie linie. Zaraz to szybko skumasz. Tak będzie najszybciej, żebyś na... Ale każdy budynek robi inny typ moba, tak? Tak. Patrzcie, widzowie, na przykład stawiamy tutaj budynki. Ja mam najebanego widza na czacie w sobotni wieczór. Ej, czekaj, bo u mnie też widz nic nie stawia. Jakby... A, dobra, już myślałem. Dobra, jest git. Kurwa, ale to się zawsze grało z odsłoniętą mapą, fuck. To możemy ewentualnie, jak wam nie przeszkadza, zrobić gierkę jeszcze raz. Nie no, gramy, kurwa. Dobra. I skąd ja łapię inkoma? Ej, tu jest też tylko jedna linia. Nie. Słuchaj, to jest chujowa mapka. Nie jest dobrze, kurwa, gramy. Weź się uspokój, Maciejczak. Piłeś, ale myślisz trzeźwo i dlatego piszesz hejtujesz przez seale. O co chodzi, Dixie? Powiedz coś więcej. Piotrek, mam chyba taką sytuację, że włączyłem grę, gramy sobie w gierkę i ty myślisz, że jak gram w daną grę, to muszę hejtować od razu. No chyba tak jest. A jak się robi inkoma? Właśnie próbuję sobie przypomnieć, czy on się sam zwiększa, czy masz więcej budynków, to większy inkom? Czekaj. Manual. Bo ja w to bardzo dawno nie grałem, ale wiem, że to uwielbiałem. Za budynki, im droższy budynek, tym więcej golda. Okej. Dobra. Huntreski jeszcze będą. O, dzięki, Amandziszka, ratujesz mi życie. Patrzcie, widzowie, mamy to i to. Będą Avenging Spirity i Huntreski lecieć i bić się z wroga ludkami. Tutaj się trzeba dobrze kontrować względem tego, co przeciwnicy stawiają, nie? Tak, Kłewę chyba. Co, oni mają light armor. U mnie widz, Kłewę. Ja wiem, co tu się dzieje. Pierce'a potrzebujemy. Mecie. Dobra, mamy Pierce'a. Epicki rycerz rób Pierce'a, bo oni oboje mają light armor. Kłewę, jakby nie słyszysz, to weź rób inne towery, bo zrobiłeś chyba jednostki, które mogą tylko anti-air bić, podczas gdy nasi przeciwnicy nie mają żadnej podniebnej jednostki. Więc jakby twoje jednostki nic nie robią, nie? W tej chwili. To jest trochę nieludologicznie. Już to poprawiam? Okej. Super. Czemu Warcraft 3, a nie Starcraft 2? Ale nie rozumiem pytania, rozwij je, kurwa, cymbale. Czekaj, gość przychodzi i cię pyta, czemu nie grasz w inną grę, tylko w tą? Tak! Nie wiem, stary, no z tego powodu, z którego nie rucham ci matki właśnie, nie? Bo nie mam ochoty na to. A jak się pojawiło tam? Dobrze, Zajfik, wiadomo, że jest czadem. Będziesz grał zaraz Jonasz we fratera? O kurwa. Blasta. Blastafik mega S-item. Ej, ale on dobrze robi tym antierem, bo nam łuczniczki cofą, nam giga pomaga, zajebiście. Nie no, dojazd takich kurwa dosiadamy jak śmietników, nie? Zajf, dojeżdżam cię, chłopie. Zajf się wkurwie i pornuska uploaduje na YouTube'a po przegranej i wyjebane.
To by skontrowało ich widzowie. To była dobra kontra. Nie zdążymy chyba. Bo ja zrobiłem duże mięsa armatniego, a ziomeczki u mnie łuczników porobili. Mhm. Słuchaj, tu jest coś takiego jak Rescue Strike na V. Możesz zobaczyć jak to działa. A w sensie nie klikaj tego, ale sobie przeczytaj. A zombie w ogóle mają Chaos Damage. Nie grałem. O nie! Ej, kurwa! Ej, my wam w budynki się już wpierdalamy. Czy ty widzicie nasz czat? Co się stało? Co jaki? Nie skomunikowali się moi ziomkowie i użyli dwa rescue strike'i naraz. A to jest jakiś taki... To jest taki damage OP? Tak, raz na grę możesz użyć, żeby zabić wszystkich przeciwników. I u nas tak jakby już dwa poszły. A na co się używa drewno? Drewno? No. Na przykład niektóre itemy możesz zobaczyć, albo też w main castle możesz kupić na przykład blast staff. Aha, dobra. Chłopaki, ja zrobiłem nekromantów teraz, nie? I oni wampiry, kurwa, ty ja kryptę muszę zrobić. To zrobimy zaraz, widzowie. To mega odda, imo. Ty, ale dojeżdżamy ich chyba, nie? Czekam na twój znak. Castle Fight to jest taki Legion TD, ale versus. No, ja uwielbiam tę mapkę. Właśnie tu jest dużo raz, można strasznie dużo strategii. Można, są takie epic faile czasem, jak właśnie ja miałem, że z IPK Heavy się nie dogadali. Można powkurwiać, super gra. Nie, ale to my was wyjebiemy już. No, najgorsze jest to, że my wam chyba teraz w zamek, w ogóle w budynki ktoś u was postawił z przodu. No. I my wam w budynki wjedziemy. Ja myślę, że to jest taka rozgrzewkowa, możemy zaraz walnąć... Nie, ja myślę, Piotrek, że was po prostu jak najgorsze szmaty najebaliśmy i zaakceptuj to. No, w tej wersji tak. Tu jest kilka rund. Wiesz co, Zajf? Tutaj się wylosowały mody losowe. I chyba jest single round przez to. Nie no, co ty, Kłewa. Luzik totalny. Ale i widzowie walimy na kurwa cipę, nie? Sądzą Metinie, że to jest jedna z najgorszych gier, jaką ludzkość kiedykolwiek zobaczyła. O, ale ludologiczna wypowiedź. Dobra. Jak ktoś lubi Metina, to serio nie ma żadnego pojęcia o grach komputerowych. W życiu nie grał w MMOsa porządnego. Metin jest takim jebanym gównem. Odpowiedziałem, no nie wiem, że nie grałem. Nie grałem w Knights and Merchants. Night and Man, no to zajebista gierka była ludologiczna. Słuchanie waszej dwójki jest lepsze niż słuchanie wujów kłócących się o politykę na święta? Ale my się nie kłócimy. Czasem tylko. Nie no, my się nigdy nie pokłóciliśmy o nic. No, ale czasem, jak na przykład jest taka... Dyskutujemy iluzja... za wzięcie? Tak, jest taka iluzja kłótni. A to jest kłótnia. A to właśnie, kurwa, to jest kwestia ludzi, którzy nigdy nie byli na studiach i nie rozumieją, czym jest dyskusja. Ludzie nie rozumieją, że zawzięta wymiana zdań to nie jest kłótnia, kurwa. Kłótnia to by było, jakbym ci powiedział, żebyś spierdalał i że ci rucham matkę. Dobro zawsze wygrywa, dokładnie, dobrodziej. A ja dobre aury nam zbudowałem, chłopaki. Andedzi dobrzy, bo mają w chuj aury, kurwa. Ej, ale ruchają was moje wyrzutnie glewi, to jest niesamowite. A na pewno. No. To jest nierealne. Gdzie są moje Banshee? O, jest, idzie Banshee, ona ma aurę. O nie.
Tylko nie punch i... Wiesz co? Dobra, ale ty wy mieliście taki problem, że wszyscy zbudowaliście ten sam typ pancerza, a my wszyscy, a u nas jeden typ zbudował idealną kontrę na was, 170% damage'a. No, ale jeszcze właśnie to niedogadanie się na początku, nie? Że tam chyba Kewe też pierwszy raz grał i zbudował te same antiery. No nie wiem, dużo było takich pomyłek. Jeszcze ten nasz strike zjebany. Następnym razem mam nadzieję, że pójdzie lepiej. Następnym razem masz nadzieję, że mnie pokonasz? Tak, mam nadzieję, że na następnych zawodach nasz rachunek się wyrówna. To nie to. Kurde, Dixie coś napisał? Zbierał długo Golda i uzbierał na Dragon Nest. Chyba, dobra, może te drakony odmienią tutaj sprawę. Dixie, o co chodziło z tym hejtowaniem Warcrafta, opowiedz. No, że hejtujesz Warcrafta, skurwysynie. I co, zagraj w Starcraft. Ej, cześć! Zajf, słuchasz mnie? Teraz mój baśniowy smok będzie leczył twojego czerwonego smoka. Mega dobrze. A jaki ma kolor oczu? To jest baśniowy, niebieskooki, czerwono-łuski smok, czy nie? Tak. Ośmionogi. Czy zagramy z Kisakiem kiedyś w Nice and Merchants? Wiesz co, nie wiem, jak... Ja nie gram. Jak zapłacisz, kurwa, to zagramy, stary. 500 zł donate do mnie i do Piotrka teraz i wgramy Nice and Merchants. Nie słuchaj go, widzę, ja nie jestem taki chciwy. No i widzisz, kurwa. Jest taki chciwy, naciąga widzów cały czas. Ja taki nie jestem. No, się nazywa taki tryb, gdzie walczy się tylko na rękach i są autoataki celowane? Nie mam pojęcia, Fils. O czym mówisz? Jak to Unity? Ile za 24-godzinny stream z Metina? 5 koła. Ej, dobra, te nasze smoki miażdżą za... Ej, kurwa, ty, oni nas zrobią. Potrzebuję Magic Damage'a. Banshee, kurwa, muszę więcej porobić. Jestem gotowa. A healuje się on kill, corrosive attack. A multishota. Coś co ma inny... Daj mi się lewia power, jeszcze parę momentów. Nie słyszałem healer. Robi się. Kurde, zużyli już, słuchajcie, tego strajka, ale nic im to nie dało. Mega comeback. Optimus 1, 100 zł. Przekaż Piotrkowi ze chuj mu. Dzięki Optimus za stówę. Ej, co, już przekazuję wiadomość w donacie od Wiza, Piotrek, dla ciebie. Mam ci przekazać, no, że chuj ci na matule i jebać ci starego. Czemu? Giga śmieszne. Co to za ham? Muszę zbanować u siebie za takie wypowiedzi. To mój stały Wiz. Jaki? Jeszcze stówę wysłał, prawidłowo, kurwa, jeszcze go bardziej będzie bolało, że tyle pieniędzy poszło. Jaki, muszę się upewnić, że nigdy jego noga nie dostanie u mnie. Nie powiem ci. Nie grałem na nią. Widzowie, ta zupka chińska mnie tak przytmała. Zaj, garniesz? Okej, no następną sostuje Zajfik. Nie, Piotrek, uważam, że w niebezpieczny sposób się do Zajfa zaczynasz dostawiać.
stawiam się. No. To on dołączy. Miło mówisz o nim i w ogóle. Piotrek, słuchaj, to co ty próbujesz robić, to wiesz, jaką osobą jestem, wiesz, w jaki sposób traktuję swoją społeczność i starasz się robić zupełnie inaczej, żeby pomyśleli, że jesteś milszy i lepszy. Ale widzisz, nie przemyśleć jednej rzeczy, kurwa. Efekt mojej społeczności to jest 7 lat tworzenia kontentu i wytworzenia syndromu sztokholmskiego wśród nich. Oni to po prostu, kurwa, lubią. Ja wiem. Tak szczerze, nie? To na przykład, gdybym miał wrażenie, że to mogłoby działać na twoją społeczność, to bym tak nie mówił. Ale mam wrażenie, że... oni lubią... że możesz coś zyskać na tym, bo jesteś chytrym skurwielem. Nie. Ja właśnie mam poczucie, że twoja społeczność lubi, jak ich tak pod butem trzymasz czasem. Ja ich nie trzymam pod butem. My po prostu się bawimy, stary, na ostro. Ale i rozpierdalamy bazę, nie? Widzowie, patrz, jaki rozryw im robimy. W pizdę sobie te smoki wsadźcie, kurwa. Inaczej to nazwę. Lubią być dominowani przez ciebie. Nie! Nie? Widzisz, nie rozumiesz tego, Piotrek. Patrz, jak się spierdoliliśmy w nich. To jest właśnie... stary, a jak na przykład masz... jak ludzie są into findom. O kurwa, easy win. Nie wiem, stary, co to jest, ale nawet nie chcę wiedzieć. Jest druga runda. No, lepiej nie wiedzieć. Dobra, nie, wpierdolimy wam. Niech Zyfik zreroluje mapkę, bo jest dużo lepsza wersja od Zyfa. A wy chcecie zagrać w wersję, którą wy znacie? Chodzi o to, że są dwie linie, więc jest bardziej strategicznie. Nie no, gramy best of three, stary. Aha, bo my we dwóch gramy. Aha, dobra, to dlatego. No to chuj, to nowa mapa, bo wyszedł nam typo. Dobra. No. To Zyfik założył.